Magda Rzekowska, dobry wieczór. Ciepło, ale pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda nie opuści nas także na początku nadchodzącego tygodnia. Widzimy, że nad Polską jeszcze przechodzą niżowe fronty, to za tymi oto frontami płynie ciepłe i wilgotne powietrze. W nocy padać może w całym kraju, chwilami opady deszczu będą intensywne. Będzie także ciepło, nawet nad ranem. W południowych regionach temperatura nie spadnie poniżej 8 lub 6 stopni. Chłodniej na wschodzie, tam około 3 lub 2 stopni. Także jutro przydadzą się parasole. Na północy termometry pokażą od 4 do 5, 6 stopni. Z kolei na południu słupek rtęci wzrośnie jutro nawet do 12 stopni. Na Kujawach i Pomorzu popada także w nocy. W dalszym ciągu powieje dość silnie z południowego zachodu. Nad ranem temperatura nie powinna spadać poniżej 4 stopni w Toruniu, we Włocławku, na pozostałym obszarze 3 stopnie powyżej zera. Także w poniedziałek przeważać będą deszczowe chmury. Mimo chmur i deszczu jeszcze ciepło, bo będzie około 5-6 stopni. W ciągu dnia powieje z zachodu, wiatr będzie jeszcze dość silnie, a ciśnienie nareszcie powędruje w górę. W południe na barometrach będzie 991 hektopaskali. We wtorek od rana dużo chmur popada, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Temperatura bez zmian będzie około 4-5 stopni. Wiatr osłabnie. W środę rano i przed południem pruszyć może śnieg, będzie także chłodniej. Słupek rtęci w nocy spadnie do zera, a w ciągu dnia nie przekroczy 3 stopni. W czwartek szansa na słońce, gdy zanikną poranne mgły. Dzień zapowiada się słonecznie, ale też rześko. Nad ranem może przemrozić się, a w ciągu dnia temperatura maksymalna nie przekroczy 2 lub 3 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.